Chowamy brzuszek, chodź. Chowamy. Szanowni Państwo, sprawił nam znów wielką, wielką radość. Po raz trzeci przeszedł do historii światowego sportu. Jest z nami nasz Paweł Fajtek. Jeżeli mogę prosić Jolę Kumor, żeby do nas tutaj doszła. Chodź, ty chodź, kobieto. Jesteś Jolą, niech cię uściska. Szanowni Państwo, już tak oficjalnie teraz dziękując, składając życzenia na przyszłość, wyrażając wielką radość wszystkich Polaków, ale wyrażając tę wielką radość Żarowian. Dzięki Wam znów cały świat usłyszał o naszym Pawle. Zobaczył Jolę, zobaczył Pawła, usłyszał o Żarowie. To szło na żywo w transmisjach. Bardzo Wam dziękujemy. Wszyscy pamiętamy Pawła jako chłopca 10-letniego, 8-letniego, 12-letniego i Jolę, która razem z nim uczyła go, uczyła najpierw siebie. Ćwiczyli razem, żeby pokonać cały świat, żeby zdobyć ten świat. Dzisiaj wszyscy wyrażamy tę radość. 100 lat! Dziękuję. Lat niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Panie, jesteśmy z Wami zawsze. Jesteśmy wtedy, kiedy wygrywasz, jesteśmy, kiedy są smutniejsze dni. Przełamałeś się, widzieliśmy to wszystko. Kiedy położyłeś się na murawie, właściwie w tym kole, myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, położyliśmy się razem z Tobą. Chcieliśmy Cię wtedy nieść, podnieść, dzisiaj przyjechałeś do nas. Przygotowaliśmy, myślę, że już tradycyjnie, bo witając Cię, witamy Cię zawsze tortem. Ten tort jest tutaj, czeka na Ciebie i chcę życzyć i Tobie, Jolu, żeby tych tortów było jak najwięcej, żeby ich przybywało z każdymi mistrzostwami. No i wreszcie solidarnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz, myślę, że w imieniu nas wszystkich, o parę słów, jak tam było, opowiedz. Coś się przytrzymać? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo szczerze jestem zachwycony po okrzykach, z wysiłku, z radości i tak dalej, ale jeszcze mogę mówić. Jest mi niezmiernie miło przyjechać do domu i zostać tak, tak ciepło przywitanym. Razem zapisujemy się w historii właśnie bo dzięki Wam. Dzięki Wam niejednokrotnie czerpię siłę do tego, żeby trenować. Dzięki Wam, że jesteście i nie wiem, czy będziemy mieli tyle pieniędzy i szampanów, żeby się razem napić, ale parę dni w roku mamy na to. Dziękuję serdecznie. Słuchajcie, tam w Londynie, kiedy Paweł był dekorowany na najwyższym stopniu podium, widzieliśmy, jak śpiewał hymn nasz narodowy Mazurka Dąbrowskiego. Jeżeli mogę, to bardzo proszę, żebyśmy w tej chwili wszyscy razem, za chwilę muzyka zostanie uruchomiona, odśpiewali dla naszego mistrza, dla jego trenerki, dla nas wszystkich, nasz polski wzór. Zwykle ze sztuką rzeczy martwej, słuchajcie, a kapella. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szadomow wierzymy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej.
prośba teraz już, jeżeli pozwolisz, do Joli Kumo. Jolu, oglądałaś to najbliżej. Byłaś z Pawłem Sercem, widzieliśmy, jak przeżywasz. Opowiedz nam troszeczkę o tych chwilach. Wstań. Dzień dobry Państwu, bardzo Państwu dziękuję, nie spodziewałam się tego przywitania. Było to rzeczywiście niezwykłe emocje, ale powiem szczerze, jakoś byłam wyjątkowo spokojna przed tym konkursem i byłam przekonana, że Paweł po prostu zdobędzie to mistrzostwo. A chciałam Państwu powiedzieć, że Paweł zapisał się w historii niebywałej, ponieważ jako jedyny na świecie zdobył trzykrotnie złoty medal mistrzostw świata w życiu młodym i jeszcze nie złoty medal. Także to jest naprawdę taką niebywałą chwilę móc uczestniczyć. Dziękuję jeszcze raz Państwu bardzo. Tak szybko mnie jechałem. Na szczęście tak szybko nie jechałem i... Medal jest! Medal jest, tak się... Pokażę może tak dookoła. Do drugiej strony! Obracaj w koło! Powiedz, jak to jest ten moment, kiedy przypinając medal? Widzieliśmy, że bardzo wzruszyłeś się przy Mazurku. Czy na pewno jakoś to specyficznie, po swojemu, indywidualnie odczuwasz? No jest to już trzeci tytuł, więc można by powiedzieć, że mistrzostwa świata mam opanowany i dobrze tam sobie radzę, aczkolwiek no, każdy z nich smakował inaczej. Ten smakował zdecydowanie najbardziej, ponieważ najwięcej mnie kosztował. Dodatkowo cały rok czekania po tych nieszczęsnych igrzyskach, po tym jednym słabym dniu na 4 lata trzeba było czekać rok czasu i to wszystko wróciło w eliminacjach gdzieś tam. Już 2 dni przed, będąc na miejscu, ogromny stres towarzyszył mi na każdym kroku. Ale w końcu udało się odczarować ten Londyn. Przejść eliminację i później już wiedziałem, że żeby zdobyć ten złoty medal, wystarczy pojawić się w finale i robić swoje. No, byłem świetnie przygotowany, tak samo jak w Pekinie i w Moskwie i przyniosło to efekt i mamy ten upragniony trzeci złoty medal. Uwaga, patrzę. Dla tych, którzy nie wiedzą, i Paweł, i Jola zobowiązali się, że to nie jedna kariera ich życia, że obok tej własnej kariery Paweł, obok tego wychowanka, który jest wzorem na całym świecie, będą pracowali nad tym, aby było jak najwięcej następców. Oprowadzą zajęcia. Te zajęcia już się rozpoczęły, tak? To od nich słyszymy. Dobra. Bardzo proszę teraz, żeby ktoś przyszedł i pomógł przekazywać te fragmenty projektu. Proszę, jaki to słodki medal. Chyba najsłodszy z medali. Musimy o trochę miejsca, za chwileczkę będziemy przekazywali. Tak, jak najbardziej.